Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na kolejnej konferencji prasowej Konfederacji, poświęconej również tematyce unijnej. Proszę Państwa, można powiedzieć, że tydzień bez szaleństw unijnych komunistów to tydzień stracony. I tak mamy teraz również do czynienia z tego typu kolejnym elementem tego cyrku brukselskiego. Proszę Państwa, właśnie Rada Unii Europejskiej wprowadziła kolejne rozporządzenie dotyczące wymogów emisji spalin w samochodach, tak zwaną normę Euro 7. Wprowadzono także tym rozporządzeniem tak zwane paszporty samochodowe. I proszę Państwa, o cóż w tym wszystkim chodzi? No to jest dalszy krok, dalszy etap zwalczania samochodów w Europie, zwalczania właśnie możliwości poruszania się samochodami poprzez śrubowanie norm dotyczących właśnie ich wytwarzania oraz funkcjonowania. Proszę Państwa, przede wszystkim chodzi o to, aby zwiększyć jeszcze bardziej normy dotyczące emisji spalin, ale także cząstek stałych emitowanych czy to przy hamowaniu, czy też przy innych ruchach samochodów. Natomiast, co bardzo istotne, wprowadzono też zupełnie nowe normy, do tej pory nieznane, na przykład dotyczące emisji tak zwanego podtlenku azotu. Jeśli chodzi o samochody osobowe, no to właśnie zwiększa się radykalnie normy dotyczące emisji cząstek stałych, natomiast jeśli chodzi o samochody ciężarowe, no to tych norm wprowadza się jeszcze więcej dotyczących najróżniejszego rodzaju substancji. Oprócz tego, tak jak wspomniałem wcześniej, będą tak zwane paszporty samochodowe. Każdy samochód, jak człowiek, dostanie swój paszport i proszę Państwa, w tym paszporcie trzeba będzie uwzględnić takie oto elementy przy rejestracji samochodu. Po pierwsze, poziom emisji dwutlenku węgla przez pojazd, następnie zużycie energii elektrycznej lub paliwa, w zależności od tego, czy samochód jest elektryczny, czy też spalinowy, oraz zasięg i trwałość akumulatora. Przy okazji też wprowadzono kolejne normy na samochody elektryczne, bo te przecież mają być samochodami docelowymi i wprowadzono tutaj normy dotyczące właśnie zużywania i utylizacji akumulatorów, co jak wiem jest wielkim problemem. Kwestia utylizacji samochodów elektrycznych, a zwłaszcza tych komponentów, takich ich budowy, ich jakże właśnie akumulatory, to jest duży problem, to jest rzecz skomplikowana i tutaj też śrubuje się normy. Po raz kolejny, proszę Państwa. Jako ciekawostkę Państwu powiem, bo tutaj jest oczywiście walka pod rzekomym zagrożeniem tymi spalinami i innymi zanieczyszczeniami. Proszę Państwa, w Warszawie, kiedy w czasach obłędu COVID-19 zamarł właściwie zupełnie ruch samochodowy, prawie kompletnie, same ulice były puste, zbadano, jaki jest poziom zanieczyszczenia. I poziom ten praktycznie nie drgnął. To znaczy był on tak minimalny, że to był jakiś absolutnie promil promila. Co oznacza, co jest dowodem na to, że jeśli chodzi o emisję przez samochody, to ona praktycznie w takim mieście, przynajmniej jak Warszawa, nie ma wpływu na zanieczyszczenia. Te zanieczyszczenia pochodzą z zupełnie innych źródeł i mają zupełnie inne powody. No ale to szaleństwo właśnie ekologizmu, klimatyzmu cały czas, mimo tego wszystkiego się rozwija. I to jest ten element, to nowe rozporządzenie Rady Unii Europejskiej, ta nowa norma Euro 7, to jest nic innego niż kolejny etap tego obłędu unijnych biurokratów, który koniec końców oczywiście wpłynie przede wszystkim na to, że utrudni się bardzo dostęp przeciętnego obywatela Unii Europejskiej, zwłaszcza takiego jak polski obywatel, do samochodów. Przekazuję głos panu Bartoszowi Buchańczakowi, szefowi sztabu w tych wyborach do Europarlamentu Konfederacji. Drodzy Państwo, norma Euro 7 to kolejny krok do całkowitego wyeliminowania z przestrzeni publicznej, z naszych dróg, z naszych ulic, samochodów spalinowych do 2035 roku. Na pewno nowe restrykcyjne normy wymuszą konieczność stosowania przez producentów dużo droższych komponentów, dużo droższych materiałów, co będzie wpływać absolutnie na wzrost cen tych nowych samochodów, nawet spalinowych. Mówi się, że uderzy to przede wszystkim w branżę transportową. Owszem, uderzy to w branżę transportową, natomiast musimy pamiętać, że gospodarka jest systemem naczyń połączonych i nawet jeżeli mówimy o tym, że tylko w branży transportową, to jednak jestem o tym święcie przekonany, że właśnie uderzenie w branżę transportową odbije się finalnie na kieszeniach końcowych konsumentów, czyli nas
wszystkich. Jakby tego było mało, w normie Euro 7 zastosowano surowsze wymogi dotyczące okresu eksploatacji tych samochodów. Co mam na myśli? Wprowadza się tak zwaną datę przydatności tych samochodów, czyli jeżeli będziemy mieć już samochód nieco starszy, ale on będzie ciągle sprawny, mimo wszystko nie będziemy mogli się już nim poruszać, ponieważ nie będzie spełniał tej surowej normy Euro 7. Ma to też zastosowanie co do przebiegu tych pojazdów. Jeżeli samochód osiągnie jakiś przebieg, mimo że będzie sprawny, będzie należało się go pozbyć. Producenci aut, szukając rozwiązań obniżających emisję spalin, zapewne będą dążyli do tego, żeby korzystać z, żeby te samochody były lżejsze, żeby były mniej wydalały tego CO2. Będą starali się niestety obniżać jakość tych samochodów, bo już będzie trzeba obniżyć masę tych samochodów, przez co ucierpi na tym zapewne bezpieczeństwo tych samochodów. Drodzy Państwo, zatwierdzenie przez Radę stanowiska Parlamentu Europejskiego jest równoznaczne już z przyjęciem tego aktu wykonawczego, więc po podpisaniu go przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i Rady zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii i wejdzie w życie po 20 dniach. Drodzy Państwo, tego typu zachowanie to kolejny aspekt walki z samochodami, walki z tym, żeby wyeliminować samochody z przestrzeni publicznej. Natomiast jest to aspekt, który pokazuje ogromną hipokryzję i obłudę tych, którzy uchwalają takie przepisy, ponieważ ci ludzie w gruncie rzeczy latają sobie do Brukseli, do Strasburga odrzutowcami i tam starają się walczyć z ociepleniem klimatu, starają się propagować swoją ideologię klimatyczną, zeroemisyjną. Niestety ta ideologia jest tylko dla plebsu, ponieważ ci panowie będą dalej podróżować samochodami, będą dalej podróżować sobie samolotami. My jako Konfederacja apelowaliśmy, że tak to może się stać i tak właśnie, drodzy Państwo, się dzieje. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy w takim razie.